Tak jest. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na kolejnej klątwie Strada, moi drodzy. Ja jestem Dredu, kanał Onion i Gry. Moi wspaniali, cudowni, przepiękni, kochani, uroczy, uzdolnieni, niedługo martwi gracze. Znaczy, no, okej, może bez tego ostatniego. witam serdecznie. Słuchajcie, szybka informacja, bo ja po kolejnym formacie i po przeprowadzce generalnie znowu mam system nie tak poukładany, jak potrzeba. Więc jeżeli coś by było nie tak z dźwiękiem, ktoś był za cicho czy za głośno, to dajcie znać, bo będę w trybie bieżącym, że tak nazwę, update'owo wszystko. Dzisiaj mała niespodzianka. Powiedzmy, że mała niespodzianka. W związku z tym, że niestety, ale Master Yoda leży zmożony straszną chorobą w łóżku i próbuje się ogarnąć, za co trzymamy kciuki, żeby przeżył i wszystko było ok, ale jest z nim bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No to będziemy grali bez niego. I w związku z czym po raz kolejny będziemy grali sesję backupami, tak zwanymi prowodyrami. Co jest dość ciekawe, bo generalnie takiej postaci zrobionej nie miała Namasza. Więc Namasza zrobiła sobie postać dzisiaj. I bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. No teraz tak, w związku z tym, że będziemy grali sobie innymi postaciami, ja na nakładce D&D Beyond zmieniam już widziane przez was postacie. I zaraz powinniście zobaczyć wszystkich grających. Cyk, 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 cyk. Pyk. I jak sobie odświeżycie stronkę, czekajcie, jeszcze nie. Teraz, jak sobie odświeżycie stronkę, to powinniście mieć możliwość zobaczenia kart postaci naszych bohaterów. Oczywiście główna ekipa, główni bohaterowie będą pokazywani dalej na slajdach, bo to jest jakby core naszej kampanii, więc jakby to zostaje. A naszych bohaterów, którym gracie, możecie podziwiać z poziomu nakładki. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to może wrzucimy linki do postaci jako tajni URL gdzieś tam w opisie. A może niekoniecznie, bo i tak kiedyś zobaczycie. Dobrze, w związku z tym chciałbym, zanim jeszcze zaczniemy, podziękować serdecznie, bo ostatnio go zapomniałem, podziękować serdecznie Rebelowi i Swordcoat Soundscapes za to, że pomagają nam od strony technicznej, a także podziękować serdecznie za wspaniałe fanty RP Guildii, która dała nam mnóstwo fajnych drewnianych zabawek. Jeszcze nie wszystkim, oczywiście tak wiem, pamiętam, jeszcze są takie osoby, które czekają, no ale cóż, czas potrzebny. Co się odwleczy, to nie ucieczy, jak się mówi. Wszystko kiedyś będzie. Tak, każdy coś tam drewnianego ma od RP Guildii. Okej, moi drodzy. Przywitamy się dzisiaj z graczami, graczkami i zobaczymy, czym dzisiaj będą sobie grać, bo to nie takie oczywiste oczywiście. Aine, po mojej lewej, z waszej perspektywy, z mojej perspektywy też jest lewa, która będzie grała kim dzisiaj? Ja dzisiaj gram Halsą Warlockiem. Okay. Bardzo mroczną i bardzo syczącą. Okej. Po mojej prawej, waszej też prawej, siedzi Namasza. Tak, dzisiaj będę grała ognistą Fire Genasi, fighterem. Tak jest. Pod Namaszą siedzi Baldur. Hej. Ja dzisiaj będę grał Asimarem z głową wiecznie w chmurach, sorcererem, warlockiem i to na razie tyle, ale to się wkrótce zmieni. Ile masz multiclass, Baldur? Na razie dwie? Na razie dwie, będą trzy. Bo jest potomkiem Jezusa, więc dlaczego nie? Co? Przepraszam. Nie pytam już, nie pytam. Okej. I pod Aine siedzi głos, najseksowniejszy głos naszej kampanii, czyli Antemos. Dobry wieczór. Ja dzisiaj będę grał Eimiarem, który jest elfem radosnym i przyjaźnie usposobionym. Mhm. Tyle kłamstwa w jednym zdaniu od dawna nie widziałem. Czemu nasze postaci się przyjaźnią? Są nienormalne. Dobrze, ja sobie tylko potwierdzam, że wasze karty postaci, bo nie znam ich, więc jakby są backupy, jeszcze nie poznałem wszystkiego, żeby mieć sobie otwarte. Zaraz sobie opiszemy krótką historię. Tutaj jakby w związku z tym, że gramy backupami, i to nie jest główny core, dużo rzeczy będzie przeskoczone, duża część jakby waszej historii z ciągu ostatniego dnia, może dwóch, będzie przeskoczona. I przejdziemy sobie do konkretnych scen, do konkretnej sceny, do konkretnych rzeczy, konkretne rzeczy będziemy robić. A nie będziemy się rozwlekać o tym, jak podróżujecie po Borowi, bo tutaj jakby, no niestety, trzeba zeskryptować pewne rzeczy, by to miało sens.
I będziemy się bawić tak zwanym mięsem. Więc, moi drodzy, ostatnio, kiedy się widzieliśmy w tym lub podobnym składzie, nie było z nami Halsy i nie było z nami Vulkari. Był natomiast Salarir, był Heimiar, był jeszcze krasnolud, którego imienia nie pamiętam, bo to jest backup. Słuchaj, już sobie patrzę, już sobie rzucam okiem. Krumren. Była sobie też Kisiel, tak, stara babcia druidka, mentorka Ashany. A także była z wami pewna łowczyni, której syna odratowaliście, powiedzmy. I był też hrabia Stratwund Zarowicz, który przybył wam na ratunek. Za co jesteśmy mu niezwykle wdzięczni. Tak. Krótko przypominając, co się działo. Dotarliście do dziwnej ich podziemnej budowli. Pomogliście się dostać do środka waszej rangerce, tak? Waszej leśniczce, która pomogła wam trochę, więc stwierdziliście, że wy też pomożecie trochę. Już dwa razy jej pomogliście właściwie tak, żeby było dobrze. Jej syn zamienił się w wilkołaka, wy go odmieniliście teoretycznie, chociaż jest nieprzytomny, więc pojawił się Stratwund Zarowicz, który powiedział: co tu się stało, ja wam pomogę, ja go ogarnę. I w efekcie tych wydarzeń porozmawialiście chwilę z hrabią von Zarowiczem i z jego sługą Rahadinem, który był tam razem z nim. A generalnie Rahadin powoził wozem, którym przyjechał książę Strat. Hrabia Strat, przepraszam. Dogadaliście się, że trzeba oczywiście jak najszybciej, niezwłocznie doprowadzić młodego do stanu używalności. W związku z czym były, nie doszły, czy jakkolwiek wilkołak, razem ze swoją matką, rangerką, którą spotkaliście, pojechał z Rahadinem i z Kisiel oraz obstawą Krumrena do zamku Ravenloft. Bo czemu nie? Trzeba dopilnować, przypilnować, żeby po drodze nic złego się nie stało. Rahadin ich zabrał. Wy natomiast z hrabią von Zarowiczem przeprowadziliście krótką rozmowę odnośnie tego, że zgubiliście waszą koleżankę Halsę, która razem z wami weszła tutaj, żeby znaleźć jakieś dziecko zagubione we mgle. I właściwie tutaj po to jesteście, żeby odnaleźć jakieś zagubione dziecko. I nie macie pojęcia, czym Barovia jest, nie macie pojęcia, co tu się dzieje. No i on wam wyjaśnił, że on włada tą krainą, że to jest piękna ziemia, że jest to prawda jakaś dziwna magia i że te mgły tutaj jakby sprawiają, że ciężko się ogarnąć i znaleźć ją, wyjść stąd jakby w pewien sposób, ale spokojnie, są wistani, którzy są niesamowici, mają swoje mikstury i sposoby na to, żeby stąd wychodzić. I właściwie jak się z nimi zagada gdzieś tam kiedyś, to niektórzy posiadają właśnie te mikstury, można od nich kupić, więc sprawa jest ciężka, ale rozwiązana. Nie? Jakby ekonomia musi się nakręcać. On oczywiście zaciekawiony był tym, kim jesteście, skąd przyszliście i co tutaj robicie. Więc wypytywał też oczywiście jakieś drobne rzeczy, czym jest wasze miasto, czym jest Dararu. No i tam jakieś tam drobne inne rzeczy, jak się tutaj dostaliście. I kiedy jakby w takiej dłuższej rozmowie dotarliście do głównej drogi pieszo, bo Rahadin tak powiedział, pojechał wozem, powiedział, że odwiezie, załatwi jakiś transport i wróci po stradę, który obiecał wam ochronę i gościnę, tutaj jakby jego nikt nie ruszy. On wędrując z wami przez równinę umarłych do głównej drogi, słuchając o tym wszystkim, w pewnym momencie stwierdził, że w momencie, kiedy doszliście do drogi, zobaczyliście wracający powóz Rahadina, który powoził szybko, tak popieprza, chmura kurzu się podnosi. I on stwierdził, że w tym momencie, on zapyta się Rahadina przy okazji, czy jakieś wieści, nie ma jakichś wieści z Barovii odnośnie właśnie zaginionych dzieci, zaginionych może jakichś dziwnych wężu ludzi i tak dalej, bo to całkiem ciekawe, niecodzienne zjawisko i może akurat ktoś się okaże, wie o tym, czy ktoś taki się znajdował i tak dalej. I jak najbardziej. Rahadin wrócił sam, bez Kisiel, bez Krumrena, którzy stwierdzili, że zostaną w zamku i pomogą tam doglądać na miejscu młodego z matką. I Rahadin stwierdził, że o dziecku co prawda nic nie słyszał, ale najlepszym sposobem, żeby takie dziecko znaleźć, to sprawdzenie w Walaki, w domu dziecka, bo jest, no nie dom dziecka, tylko, jak się mówi? No, przytułek, tak. Albo w Teufeldorfie,
którym też znajduje się taka instytucja i może tam akurat któreś z tych dziecko, znaczy to dziecko się gdzieś tam znalazło pośród innych. Oczywiście, żeby tam się dostać, nie jest to najbliższe, nie są to najbliższe drogi. Najbliżej jest do Valaki. Mogą was podwieźć mniej więcej w okolice zamku Ravenloft, po czym będziecie musieli dotrzeć samemu pieszo. I tak jak powiedzieli, tak zrobili. Podwieźli was mniej więcej do rozjazdu, który odjeżdżał do zamku Ravenloft. Pożegnali się z wami, powiedzieli, że jeżeli wrócicie do Valaki czy gdzieś, to postarają się przyjaciół naprowadzić na tą drogę na Valaki bądź na Teufeldorf. Teufeldorf. Natomiast jeżeli byście znaleźli dzieci czy coś, to czy waszą towarzyszkę lub nie i potrzebowali więcej rady, to jak najbardziej zapraszają do zamku Ravenloft. Tam w Blankach na pewno znajdzie się ktoś, kto pomoże wam odnaleźć czegokolwiek szukacie. I oni odbili na zamek, a wy, moi drodzy Salarirze i Heimiarze, ruszyliście w stronę Valaki. Nie przeszliście za daleko, kiedy podjechały wozy w Istani, zapytali się, dokąd lecicie, powiedzieliście, że na Valaki i zawieźli was oczywiście w tamtą stronę. Niestety, wasza wizyta w Valaki, dziwnym mieście, strasznie dziwnym mieście, okazała się być bezowocna. Szybki wypad do domu dziecka jakby uświadomił wam, że tutaj nie znajdziecie żadnej nowej duszyczki spoza Barovii, są same lokalne dzieci. Więc Valaki stwierdzili, że oni jadą w stronę Teufeldorfu, tam po drodze jest rozjazd, możecie sobie gdzieś tam skoczyć i przez las, jak się przebijecie, to w sam raz dotrzecie do Teufeldorfu. Na pieszo będziecie mieli krótszą drogę, bo oni po prostu przez przełęcz Solenki polecą i sobie wzdłuż rzeki niepodpisanej Debrica? Jest Miedzianka i Luna. Nie, rzeka Luna jest. Okay. Oni lecą przez przełęcz Solenki, a wy jak sobie odbijecie na zachód przez Lunę i przez Czarny Las, to dotrzecie do Teufeldorfu. Chwila, moment. No i tak zrobiliście. Moi drodzy, dojechaliście do przełęczy Solenki, przed mostem był rozjazd, oni powiedzieli wam, że ten rozjazd generalnie prowadzi, za rzeką jest rozjazd, on prowadzi do wsi Riek, z którą potem do Teufeldorfu dojdziecie. Chwila, moment. I moi drodzy, jesteśmy w miejscu, w którym odbijacie od rzeki w głąb lasu. Tak jak prowadzi ścieżka. Nie jest to jakaś ubita droga, znaczy może jest ubita, ale nie jest jakaś taka mocno zadbana. To jest taka po prostu ścieżynka, którą pewnie jakieś wozy dowożą do młyna, czy nie wiem, do głównego miasta, jakieś tam owoce pracy rąk ludzkich w polu. Idziecie sobie spokojnie tą dziwną krainą, tą dziwną ścieżką pośród tych dziwnych drzew, które tutaj są szczupłe, gęsto nastykane, tak jakbyś w kałaczki w ciasto nawtykał, ale są szczupłe, są takie bardzo powykrzywiane, głównie iglaste, z jakimś takim bardzo oszczędnym kolorytem i z oszczędną bogatością, że tak nazwę, wcale nie różnorodne. Las jest niemalże tak samo złowieszczy jak ta puszcza, którą widzieliście wcześniej. Nie jest tak bujny, nie jest tak okazały, ale dalej niesamowicie mroczny i zły. Gdzieś pomiędzy drzewami widać pojedyncze, łyse szczyty pagórków, które są odnogą łańcucha górskiego, który tutaj otacza przełęcz Solenki, którą podróżowaliście. Nad waszymi głowami, czy dzień, czy noc, cały czas jest ciemno właściwie. Nie ma słońca, są chmury, albo nie ma słońca, bo jest noc, księżyc i gwiazdy. Dostaliście jakieś pojedyncze racje żywnościowe, które powinny wam wystarczyć na dotarcie do wsi Riek. Wchodzicie pomiędzy te drzewa. Macie może jakąś jedną pojedynczą latarnię. Słońce powoli zachodzi, barwiąc chmury takim ognistym, czerwonym, krwawo-czerwonym blaskiem. Co sprawia, że te drzewa dookoła też wyglądają, jakby były całe zakrwawione i ociekające wręcz tą czerwienią. Słyszycie pochukiwanie sów, szum drzew,
gruchot, znaczy gruchot, trzask liści pod stopami. I cały czas zastanawiacie się, co się stało z Halsą. I kiedy spotkacie znowu Kiszel i Krumrena. I zaczniemy sobie na tej ścieżce. Zaczniemy sobie na tej ścieżce, kiedy dwóch kolegów wesoło, dziwną, nieznaną krainą rusza na przygodę. Znaczy, czy podąża. Kto pierwszy przerwie tą ciszę podróży? Możesz mi wyjaśnić, po co mamy to latarnię? To do mnie pytanie? Nie, no zaczynamy sesję, więc pytanie okay. W postaci do postaci. Wzruszam ramionami. Wygląda na to, że jestem kompletnie niezainteresowany niczym obecnie. Wręcz taki trochę nieobecny. Dopiero po chwili zwracam wzrok w twoją stronę. Co? Zgaś tą latarnię. Wiem dobrze, że widzisz w ciemności. Ja też widzę. A po co mamy dawać znak, że jest jakieś światełko w środku lasu? Aha, Wierzynę czy... tylko zwabisz. Próbuję najpierw wstrząsnąć z jakiegoś powodu, wymyślając, że to jest świetny pomysł. I dopiero później używam techniki wilgotnych odśliny palców. Tak, wsadziłeś łapę przez otwarte okienko w lampie sztormowej i zgasiłeś, zamykasz. Pojedyncza świeczka tam. O czym myślałeś, bo wydajesz się jakiś taki nieobecny, niezainteresowany tym, co nas tutaj otacza. Zastanawiam się, po co tu trafiliśmy i w zasadzie jaka jest nasza rola tutaj. Początkowo znaleźć dziewczynkę. Obecnie dziewczynkę i w sumie to nie zmieniło się, więc szukamy dziewczynki. Nie widzę tu żadnych dziewczynek. Dlatego idziemy przed siebie, nie stoimy w miejscu. Myślisz, że przed sobą znajdziemy dziewczynkę? To pytanie, wolałbym na nie nie odpowiadać. Może rzeczywiście zabrzmiało niezbyt dobrze. A ty o czym myślisz? Ale ogólnie czy teraz? Nie wiem, teraz pewnie ci się zdarza. Zjadłem coś. Poza tym zastanawiam się, jak tam w karczmie, czy Milagros ogarnęła, czy trzeba będzie pomóc jej z tym dachem, bo przeciekał ostatnio. Rzeczywiście. Czekaj, wróć, bo my przeszliśmy do mgły przed tym wszystkim wybuchem, tak, czy my widzieliśmy ten wybuch przed? Nie. Znaczy, nie. My nie wiemy chyba o karczmie. Wiecie o karczmie? Nie wiemy. Nie wiecie, co się stało z karczmą. Wiecie, że wywaliło tą górę, wysadziło górę, wylazło to dziwne, bąbelkowate coś i stworzyło tą mgłę właściwie, nie? Dobrze, czyli dla nas cały czas dach w karczmie po prostu przecieka. Tak, znaczy nie, że go nie ma. Okay. Jakby to jest sytuacja, w której, wiecie, jakbyście żyli w Pompejach i wybuchł wam wulkan nad głowami, albo może inaczej, nie żyjecie w, znaczy, żyjecie w Pompejach, ale pojechaliście sobie do Rzymu i wiecie, że wybuch Wezuwiusz. To podejrzewacie, że może być źle, nie? Ale że coś konkretnie, to już mniej. Jakby pewnie co najwyżej jej coś spaliło się, nie? Pewnie wleciał jej popiół przez tę dziurę w dachu. Popiół. Ciekawe, co tam u nich. Znając życie, znowu gdzieś poszli i robią nie wiadomo co i po co, zamiast wziąć się za porządną robotę. Typowo. Jak coś do nich mówisz, to zawsze ten największy markotny nic nie powie. Tego czerwonego to w ogóle boję się pytać. Też za nim nie przepadasz? Nie szczególnie. Różnice charakterów. Tak sobie myślę, że chyba dobrze trafiliśmy, że trafiliśmy tutaj w tym gronie. Właśnie. A nie, dobra, to trochę za późno. Mów, przed nami długa droga.
Zapomniałem od Krumrena sztyletu zabrać, bo schował go w bucie, miałem go zabrać, naprawić. Ojej. Dobra, trudno. Pytanie do Halsy, moja droga. Ty jesteś, jesteś czarnoksiężnikiem. Tak. Którego patronem jest Wielki Przedwieczny. Tak. I moje pytanie brzmi do ciebie, bo posiadasz przy sobie jakieś religijne elementy ubioru i posiadasz przy sobie książkę. Tak. Ja bym chciał się dowiedzieć odnośnie tych religijnych elementów ubioru, czy to jest jakaś tunika, czy to jest jakiś kawałek, nie wiem, chust na głowę, czy jakieś, nie wiem, dziergane macki na twarz, rozumiesz? Nie są dziergane macki na twarz, to jest caun, który noszę na głowie w takim... Aha. No tutaj mam bardzo taki ładna morska zieleń. O. Tak. Okej. Okay. I oczywiście symbol na taki, wiesz, przypięty, taką broszę przypiętą, taką jest święty symbol. Dobra, a czy książka, którą masz w jakimś punkcie, to jakaś konkretna książka, czy...? Czekaj, bo ja tu mam księgę? Faktycznie ja tu mam księgę. Masz książkę, masz parchment, kawałek papieru, masz tam jakiś długopis. Czy to są jakieś puste rzeczy, czy tam coś jest, że klepnięte? Wydaje mi się, że to może być jakaś, nie wiem, księga taka religijna z przypowieściami albo... czymś takim, nie Dobra. Wiem, sekret Cthulhu, pozytywna myśl na co dzień. Tak, sennik, 101, jak to śnić. Dokładnie. Dobra, okej, okay, to mi wystarczy. Pytam się o to z jednego prostego powodu, ponieważ panowie idąc tą ścieżką, oczywiście nie mogłoby być inaczej, potykacie się niemalże o właśnie tą księgę. I ciężko ją pomylić z jakąś inną księgą, bo w środku jest podpisana własność Halsy, proszę oddać. Kto konkretnie się o nią potknął? Ty. Kurwa. Robię takie trzy kroki, niemalże lądując twarzą w podłożu. Odwracam się. Złapać od razu. I tak strzepując nieistniejący pyłek z ramion, jakby nigdy nic się nie stało, odwracam się. Patrzę na Salarira, czy zauważył, co się stało, czy może akurat miał odwrócony wzrok w tym czasie. Po czym dopiero wzrok mój wędruje w miejsce, które mogło być przyczynkiem mojej niechybnej zguby. Przyczynkiem niechybnej zguby. Tak. Słuchaj, dostrzegasz tę książkę. Słuchaj, jak potknąłeś się, kopnąłeś, otworzyłeś tą okładkę, widzisz, że teraz niemalże rozdeptana księga, w której jest zapisane własność Halsy, proszę oddać, leży na ziemi. Podnoszę ją. Mhm. Patrzę na ten napis. Mhm. To tak przerzucam kilka stron. Spoglądam na Salarira. Umiesz czytać? No, tak się składa, że tak. Ja też. Dobra. Zaczynam się rozglądać zaniepokojony. Przede wszystkim w górę. Nad sobą widzisz gwieździste niebo właściwie w tej chwili. Podaję mu tę księgę. Czy coś zgubił? No tu masz, własność Halsy. O. Właśnie się zastanawiam, gdzie ona jest. Teraz jak się rozglądacie, dostrzegacie, że na jednej z gałęzi prowadzącej jakby, no parę metrów, może nie prowadzących, ale parę metrów od ścieżki w głąb lasu, po waszej prawej stronie, widzicie wiszący, zerwany naszyjnik. Ten symbol religijny, który tam miała Halsa na szyi. Dobrze, chciałem rzucić jakimś głupim żartem, ale teraz zaczyna się to robić niepokojące. Zawsze możesz rzucić żartem. Raczej nic nas nie. Raczej nas żart nie zabije. Ale poczekaj chwilę, bo zawsze chciałem zerknąć na to, co na to ma w tej księdze. Nigdy nie chciałaś podzielić. Chcę tak sobie przejrzeć dość dokładnie kilka pierwszych stron. Okej.
może nie powinieneś tego robić, mówię, nachylając głowę i zaglądając do księgi. Dobrze. Nie wiem, czy to dobry pomysł, może się obrazi. Wiesz, to jednak faktycznie nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie, dobra, to na pewno nie jest dobry pomysł. Znaczy, ilość macek anatomicznych rysunków ciał, które mają zdecydowanie nienormalne wersje czy ilości kończyn, jest porażająca, ale podejrzewam, że żaden z was nie czyta, znaczy nie mówi w deep speechu, więc nie czyta też. Nie, ale ja czytam wszystko. Okej, okay, dobrze. To... Dosłownie, bo jako warlock czytam wszystko, więc... Okej. Okay. Szkoda by było, jakby ktoś jej tam coś dopisał, prawda? Przyjacielu? Albo dorysował. Albo dorysował. I gdzieś tam na marginesie takiego malutkiego... Malutki znaczek dorysowujemy. Tak, wszyscy wiemy jaki. Malutka macka. Gnoma. Tak, malutka macka. Tak, znaczy generalnie treść w środku jest taka bardzo, bardzo religijna, wręcz taka, jakby, zgubiłem słowo znowu, nie gorliwa, tylko taka aż fanatyczna, tak, że wszystko należy oddać, jak się wierzy w Boga, w Wielkiego Przedwiecznego, że On jest Panem, który zsyła sny, Jego sny są najlepsze i w ogóle, no tego typu rzeczy. Bzdury jakieś totalne, tak, dokładnie. Także no, nic takiego. I my widzimy ten naszyjnik bez problemu, tak? Tak, 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 widzicie, on wisi na gałęzi, delikatnie się obraca na wietrze i jakby tak buja się na tym wietrze, na tej gałęzi. I w świetle księżyca bardzo ładnie odbija srebrzyste światło dookoła, więc widać po prostu. To zamykam energicznym ruchem tą księgę. Dobra, księga, mogła jej wypaść, ale tego raczej by się sama z siebie nie zostawiła. Może idźmy w tą stronę i coś jej... Znowu wpadła w kłopoty przez swój za długi jęzor. Tylko nie mów jej tego, proszę. Przecież wie, że ma za długi jęzor. No dobra, ale nie lubię, jak się tego mówi. Nie wiem, prawda w oczy kole, czy co? Idziemy. I za śladem. Okay. Zabieramy oczywiście ten naszyjnik. Okej. Okay. Chciałbym zbadać w ogóle tak okolice, czy to wygląda jakby były, jakby uciekała i gubiła wszystko. Może są ślady, może są połamane gałęzie, zgnieciona trawa, okay. Zlizany mech, cokolwiek. Jakieś takie większe wgniecenia, że ktoś na przykład ją złapał, podniósł, czyli wtedy się bardziej zapadł w ziemi. Dobra, potrzebowałbym teścik investigation albo jeszcze lepiej survival. Ja mogę survival. Bądźcie niedźwiedziami grillowanymi w miarę naszych czasów. Jak mi się załaduje karta, to też chętnie zrobię. Investigation albo co mówiłeś? Survival? Tak. Fantastycznie. Survival. Dobrze. Salarir, w takim razie zaczniemy od ciebie. Ty dostrzegasz bez większego problemu, bo oboje dostrzegacie bez większego problemu wydeptane, czy połamane gałęzie, wydeptaną ziemię, tak przestrzeń zrobioną tutaj przez kogoś, kto przechodził pomiędzy tymi krzakami. Ewidentnie widać po prostu na przestrzał, że w linii prostej całkiem sporo gałęzi krzewów czy gałęzi drzew jest połamanych, poodchylanych, że na ziemi zostawiony został co jakiś czas ślad może po tym, jak pociągnięciu czegoś ciężkiego, może po przejściu jakiegoś większego istnienia. Ciężko powiedzieć. Nie widać śladów stóp Halsy. Od czasu do czasu widać wgłębienie, jakby może, nie wiem, stopy niedźwiedzia. Nie, ciężko powiedzieć. Heimiar, ty myślę, że spokojnie będziesz wiedział, że to nie jest na pewno ślad niedźwiedzia. Jest to jakieś zwierzę dwunożne. Coś bardzo ciężko ci na dobrą sprawę jakkolwiek wyobrazić sobie, co to może być za zwierzę, bo pomimo tego, że jakby chodzi na dwóch nogach, to ślad wbrew pozorom bardzo przypomina ślad pająka. Tylko, że... No przepraszam, nie... czekaj. Ślad pająka. Tak. Okej. Okay. Tak, bo jakby nie kojarzę żadnego innego zwierzęcia, które zostawiłoby po prostu takiego rodzaju wgłębienie i takiego rodzaju pojedynczy ślad po pazurku, czy podwójny, nie? To przyklękając na tym, badając to, tak palcem na Salarira.
No. Tak się nachylam. No. Myślałeś kiedyś, żeby zmienić imię? A co ci przeszkadza w moim imieniu? Masz za dużo R. To widzisz. Przepraszam. To. Widzisz to w głębi, nie? Tak, co z nim? Widzisz te wypustki, które z niego odchodzą? Przyglądam się bardziej. Wygląda trochę jak gałązka jodły, co nie? Tylko taka... Świerku. Dobra, z nas dwóch to rzeczywiście ty lepiej znasz się na drzewach. No dobra, w sobie to nie poprawiam cię, już, sorry. No, panie Gajowy, co tam dalej? Udam, że tego nie słyszałem. I może mam... Co? I tak nachylam się do ucha. Co tam, panie Gajowy, jeszcze widzisz? Dobrze. Pamiętasz Zela? No. Pamiętasz, z czym łaził? No, nie lubiłem strasznie tego. Ja też. Zwłaszcza po tym, jak mnie upierdoliło w kark. Próbowałeś to złapać po pijaku. Próbowałem to złapać. Pamiętasz, jakie ślady zostawiło, jak sobie szarpało łapkami? To teraz powiększ sobie to stukrotnie i porównaj z tym. Odsuwam, odchodzę na cztery kroki. Tak. No w sumie by się zgadzało. Więc albo mamy do czynienia z bardzo wielkim Zelem, ze swoim bardzo wielkim przyjacielem, albo mamy do czynienia ze zwykłym Zelem, który przekarmił swojego przyjaciela, albo nie mamy do czynienia z Zelem, co jest najbardziej prawdopodobne. A poza tym, co on by miał tutaj robić? No i raczej on jest ostatnia osoba, która poszłaby szukać dziewczynki. Prawda. Swoją drogą ciekawe, co u niego. Pewnie piją w karczmie. Tak naprawdę to nie. Ale nie zawsze tego pająka. Myślałem, że ci przeszło. A poza tym, czy to zawsze muszą być cholerne pająki? Nie może to być króliczek jakiś biały? One są nieagresywne. Wspomnisz jeszcze te słowa. Jeszcze ich pożałujesz. Coś tak czuję. No, mój przyjaciel Monty mówił, że białe króliczki nie są agresywne. Białe może nie, ale kiedy futerko jest już lekko zaróżowione, to wtedy należy się bać. Dobra, chodźmy dalej. Może dojdziemy do tego. Chociaż nie za bardzo wiem. Nie za bardzo jestem pewien, czy chciałbym pójść tym tropem. Może pójdźmy po prostu w przeciwnym kierunku i udawajmy, że tego nie znaleźliśmy. Halsa. Nie słyszę, nie odzywa się, to bym poszedł w drugim kierunku. Też mi się wydaje, że to chyba nie ona. Swoją drogą, pływałem kiedyś na statku, tam jest coś takiego jak halsowanie, ale kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ciekawe, czy ona też zastanawiała się kiedyś nad zmianą imienia. Ale ona nie ma R w imieniu. Prawda. Mogłaby sobie dorzucić jedno czy dwa. To ja jej oddam swoje i będzie akurat. A ja się rozglądam za zwierzętami dookoła, jakimikolwiek. Okej. Okay. Żeby na zasięg głosu, nie krzyczę, tylko na zasięg zwykłego głosu. Zwierzęta, tak. Jakiekolwiek. Podejrzewam, że tak, w zasięgu głosu widzisz jakiegoś pojedynczego kruka, który patrzy się na was gdzieś tam z gałęzi i przekrzywia łepek. No tak, patrzę w jego stronę. Przepraszam, panie kruku? No, on się tak na ciebie patrzy, no. Czy ty mówisz wszystkimi językami? Owszem. Czy język zwierząt też? Język, tak, no język zwierząt, to jest właśnie. Okej, okay, dobra. Kruk się na ciebie patrzy. Takie, na! Szukamy takiej, jakby się mogła Aina opisać jej postać. Mm-hmm. Aina, opisuj. Halsa jest kobietą. Raczej idzie zauważyć, że to kobieta. A taka dosyć charakterystyczna, bez blada, ale tak niezdrowo blada. Widać jej żyłki na szyi, tam pod oczami. I jak masz kości policzkowe, to na wysokości kości policzkowych i zamiast brwi ma łuski. Ładnie błyszczące, mieniące się łuski. Ma zerowe owłosienie na ciele i twarzy. I zawsze nosi właśnie tą chustę na głowie, że ten całun. I ma dwie blizny bardzo charakterystyczne na twarzy. Takie jakby ktoś jej poszerzył uśmiech. Poza tym jest niska, dosyć, jest bardzo szczupła. Taka wręcz chorobliwie chuda.
czego nie do końca może widać pod tymi, wiesz, ciężkimi szatami kapłańskimi, że tak powiem, ale no pewnie nieraz można było zauważyć, nie wiem, jak ktoś ją podniósł, że tak dziwnie się wyprostował, bo spodziewał się, że zdecydowanie więcej powinna ważyć osoba wyglądająca jak ona. Tak na oko. Więc, tak, chuda, blada, no taki, taka bardzo chora osoba. W bardzo poważnym stadium choroby. No właśnie wiemy. Z łuskami na twarzy. Co? Nic, nic. Powiedz, że nie za ładna, nie za brzydka. Nie ma włosów na ciele. I na twarzy też. Pamiętając opis, jak szukaliśmy dziewczynki. Kobieta, takiego wzrostu. Chuda, w kapturze. Tędy szła podobno, czekaj, albo coś kniotu. Czekaj, może nie miała kaptura. Albo bez kaptura. Taka, takiego wzrostu. Albo wielki pająk, czy tędy szedł ostatnio. Dobra, sekundę. Muszę jedną rzecz tylko odpalić i... Okej. Muszę rzucić K20, bo nie mam tego podpiętego pod statystyki. Swoją drogą to dosyć poniżające, że to ty jesteś tym, co gada ze zwierzętami. No uczuć jeszcze. Król się tak patrzy na was. W sensie to poniżające, że gadasz ze zwierzętami. Nie, dobra, nie komentuję tego w sumie. Król się tak na ciebie patrzy. No! Widziałem! Widziałem! Kiedy szło? Nie szło. No to kiedy je nieśli? Albo niósł ten pająk? Ciągnął. Dawno temu? Wczoraj. Ale żyła? Nie wiem. Była zawinięta. Do połowy. Kokon. Do połowy kokon. Wyciągam złotą monetę gdzieś tam z... Co on? Z sakwy. I rusza w twoją stronę. Wyłapuje tak ci... Tak, podrzucę mu, żeby złapał się gdzieś tam w powietrzu. W locie łapie i... poleciał. I tak jak odlatuje. Dzięki za informację. Chyba żyje. Zawinięta do połowy w kokon, więc musimy się śpieszyć. Ale w tą stronę ciągnął ją pająk. Odpisz sobie na to. Ja w ogóle nie mam początkowego złota wpisanego. 10. Dobra. Dobra. Kruk podleciał z monetą. Co dalej? Z twojego złego chyba wolę ratować ją niż tego pierdołę popioła. Znowu do tego wracasz. Przegrałeś raz na rękę i od razu pierdołę popioła. Mówię ci, że trzeba było oszukiwać. Jak oszukiwać? W siłowaniu się na rękę. Normalnie. Mam? Czasami mnie pytałeś, skąd mam tyle czasu, że mogę zrobić praktycznie dwie rzeczy naraz. Stefan, mój niewidzialny służący, mi pomaga. Jak nazwa wskazuje, jest niewidzialny, więc można pogigotać popioła, jak następnym razem się będziesz siłował na rękę. To go rozproszy i wygrasz. Ja myślę, że ty się po prostu opierdalasz. Dobra, chodźmy, bo zawinie drugą połowę i jej nie rozpoznamy. Udam, że tego nie słyszałem. Tak, idziemy. Dobrze. Wchodzicie w las. Wokół was, jak w miarę jak wchodzicie coraz głębiej, robi się coraz chłodniej i czujecie, że narasta też wilgoć. No, naturalna rzecz w lesie. Jednak z czasem zaczyna też podnosić się bardzo gęsta mgła, która ogranicza wasze pole widzenia drastycznie. I razem z tą mgłą, razem z tym wchodzeniem coraz głębiej, zaczynają się też pojawiać pojedyncze, takie najpierw delikatne strzępki nici zwisające z jakichś gałęzi, które powoli, stopniowo, miarowo zamieniają się w konkretnie porozpinane pomiędzy gdzieś tam gałęziami sieci, czy pomiędzy jakimiś krzewami,
Niektóre z nich takie jakby niczym takie prześcieradło, czy taki dywan rozpięte są gdzieś tam nisko na ziemi. Zaczyna się po tym chodzić. Delikatnie ogranicza to waszą mobilność, ale nie aż tak, żebyście się musieli tym martwić. Natomiast jakby ta ilość mgły ogranicza strasznie wasze widzenie. No a jak powiedziałem, pajęczyny robią się coraz gęstsze i coraz ciężej brnąć w głąb lasu. Jednak widzicie też coraz wyraźniejszy ślad jakiejś istoty, która była tutaj ciągnięta. Widzicie, że nici z tych pajęczyn jeszcze są nienaprawione, pozrywane są w konkretnym kierunku, no więc bardzo, bardzo wyraźny ślad. Moje pytanie brzmi, czy idziecie normalnie, czy się skradacie? My idąc normalnie się skradamy. Okej. Okay. Nigdy nie śpimy w ciężkiej płycie. Dobrze, czyli rozumiem, że idziecie normalnie i nie skradacie się. Okay. Nie no, skradamy się. Tak. No jeżeli jest coraz mniejsza widoczność, są pajęczyny, wiemy, że pająk porwał, no to dobrze. Się skradamy. To poprosiłbym... I skradając się, jeżeli na przykład, nie cały czas, ale jeżeli jest jakieś takie zagłębienie, woda i tego typu, to chciałbym na Chemiara, tak? Tak, to się czyta. Na Chemiara rzucić guidance. Po prostu, że miał, bo to jest do minuty trwana koncentracja. Okay. Dobra, rzućcie sobie w takim razie na stealtha. Zobaczymy, jak wam pójdzie skradanko. Czy wy potraficie cokolwiek robić, czy tylko ładnie wyglądacie? Nie mam zero do skradania. I z guidance masz D4, możesz sobie dorzucić coś. Świetnie. To w takim razie chciałbym wykorzystać swoją magiczną zdolność i rzucić zwiększenie umiejętności na towarzysza i chciałbym mu zwiększyć kondycję. To jest odporność niedźwiedzia, która sprawia, że wszystkie rzuty na kondycję są robione z ułatwieniem. Z przewagą i dodatkowo otrzymujesz 2K6 tymczasowych punktów wytrzymałości. Wow. Trwa jakiś czas? W sensie... Do godziny w koncentracji. Aha, dobra. Okej. Okej, i jak rzucasz ten? 4 temporary HP. I pytanie, jak ten? Jak twoje skradanko, Chemia? Już rzucam, przepraszam. Dredu, czy technicznie by był problem, żeby zamienić logo klątwy Strada na wynik rzutów? Nie byłby to problem technicznie, już to robię. Mam fantastyczny wynik na skradanie. I dorzuć ten D4. Nie wiem, czy to... No dobra. Nie wiem, czy to wiele zmieni. Nie, ale to jest, że chyba musisz dorzucić. Chyba tak jest. Tak, a nie, przepraszam. Nie. Przez minutę do dowolnego. A, dobrze. To w takim razie nie chciałbym tego dorzucać do tego, bo to i tak jest beznadziejne, bo akurat postanowiłem skradać się chodząc na rękach. Czy coś. O, oh, wow. Okej. Skoro tak postanowiłeś, to tak będzie. Dajcie sekundę, już ogarniam to okienko, to jest chwila, więc już prawie... Myślę, że po prostu żelastwo, którym jestem obwieszony w postaci kolczyków i różnych innych bransoletek sprawia, że wszelkie próby skradania od razu spalają na pantnewce. Myślę, że tak może być. I'm too fabulous to stealth. Niech widzę, że idę. Tak, too fabulous to stealth. Jak najbardziej. Znaczy, żeby nie było jakby żadnych wątpliwości, Heimer, ty jesteś bardzo cichy. Dlatego twój metal nie jest. Ale to ruszacie prawda. Bardzo, bardzo powoli i bardzo cicho ruszacie w las. I idąc coraz głębiej, zauważacie, macie takie wrażenie, że zrobiło się, z każdym krokiem robi się coraz ciszej. Jakby zwierzęta powoli przestały, kruki przestały krakać, jakieś leśne zwierzęta czy wilki wyją z oddali, a nie słyszycie, żeby przebiegały jakieś sarny w pobliżu, po prostu robi się strasznie cicho.
Stąd i z owąd czasem słychać jakieś pojedyncze szelesty, które im częściej się zdarzają, tym bardziej wywołują w was takie poczucie, jakby coś was obserwowało, coś za wami podążało, coś was śledziło. I wydaje wam się nawet, że gdzieś tam w tej mgle, gdzieś pomiędzy drzewami, gdzieś pomiędzy zwojami tych pajęczyn widzicie krążącego jakiegoś dziwnego obserwatora, ale może to tylko wy, może tylko was umysł, może to tylko jakieś wrażenie, może to paranoja. Tymczasem przeniesiemy się do naszych pięknych pań, które... Znaczy, najpierw do Halsy może. Halsa, jest ci ciepło. Jest ci bardzo miło. Jedyne co naprawdę ci przeszkadza w tym słodkim śnie... To niedobrze. Znaczy, jest ci przyjemnie. To jest takie ciepło, które jest przyjemne. Nie? To jest takie, jakbyś słoneczko cię ogrzewało. Takie ciepłe słoneczko, które z każdej strony cię ogrzewa, jakbyś była, nie wiem, u babci w solarium. w terrarium. Okay. Gdzieś tam. W szklarni. Natomiast to, co cię bardzo irytuje, to ten zimny, chłodny powiew wiatru na twarzy. Taki bardzo irytujący, chłodny, wiesz, jak to w nocy zawieje mocno z okna. I podejrzewam, że to zaczyna cię wybudzać. I kiedy się tak wybudzasz, pierwsza rzecz, którą dostrzegasz, to zawiniętą w kokon, poza samą twarzą, kobietę, która leży vis-a-vis ciebie, oparta o fragment jakiegoś drewnianego, jakiejś drewnianej struktury. Kokon, który jest owinięta, jest taki półprzeźroczysty, powiedzmy. Widać przez tą sieć, co znajduje się dokładnie w środku. I teraz bym poprosił na Maszę, żebyś opisała swoją postać. Jak wyglądasz? Czcisz się? No, nie słyszę nic. Jak zwykle. Chodzi o to, że mam jakiś problem z kamerą. Nie wiem, jestem cała taka biała. Ale dobrze, absolutnie przepraszam. Się nie przejmuj, to światło księżyca tak działa. Jest okej. Okay. Tak. Przepraszam za niedogodność. Więc moja postać ma szarą, popielatą skórę. Ale w sumie to nie to jest najbardziej widoczne w mojej postaci, ponieważ ma takie płomienne włosy. Dosłownie one płoną. Skoro mam zamknięte oczy, to też nie widać moich ognistych, takich żarzących się lawą oczu, ale same nawet usta są takie jakby coś pod nimi się paliło. No i w sumie obecnie tyle widać. Zawinięte w kokon jest dalsze, kolejne ciało i znaczy, dół ciała, tak? Gdzie jest na pewno też zbroja. Nie mam pojęcia, gdzie są moje miecze, ale być może też gdzieś przy mnie, być może gdzieś dalej. Wydaje mi się, że są przy tobie, gdzieś tam zawinięte razem z tobą. Czujesz, jak wrzyna ci się klinga jednego z nich gdzieś tam w bok czy coś, nie? Tak. Gdyby ktoś mnie zobaczył bez tego całego kokonu, wiedziałby doskonale, że jestem wojownikiem. Nie da się tego z niczym innym pomylić. Fire Genasi, czystej krwi, znaczy... Oj, to może być czystej krwi, tak czy siak. Bardzo płomienna kobieta. Tak. I widzisz tą kobietę, która ewidentnie, wiesz, troszkę może chorobliwie podkrążone oczy, przysinione, zawinięta w ten kokon leży, czy tak w pół siedzi, oparta o tą drewnianą strukturę plecami, na wprost ciebie, dosłownie, nie wiem, dwa kroki może. Czujesz, jak masz zdrętwiałe ciało, jak masz wszędzie ciarki, jak ciężko ci się poruszać. I generalnie rzecz biorąc, no nie jest to najprzyjemniejsze wrażenie. I zaczynasz powoli dochodzić do siebie. Jeszcze masz delikatnie, dwoi się w oczach, masz taki, wiesz, przesunięty obraz. Dookoła ciebie wydaje ci się, że jest no, chyba zima, śnieg spadł. Tylko dlaczego jest ciepło? Nie masz pojęcia. Jest po prostu bielutko wszędzie dookoła. Okej. Okay. Jeszcze nie potrafisz jakby skoncentrować wzroku na tym, co cię otacza. I tylko tyle, co widzisz tą kobietę właściwie śpiącą niedaleko ciebie. Come on. Dobrze. Czy jak się tak próbuję rozruszać, żeby najgorsze było już za mną, czyli chodzące po moim ciele mrówki ze ścierpnięcia kończyn, to czy wyczuwam, żebym miała przy sobie na przykład mój nie sztylet, co ja mam? Sierp. Mam sierp, tak. Potem czujesz go gdzieś na plecach. To czy jestem w stanie na przykład sięgnąć po niego i zacząć nim jakoś tak ruszać, żeby to zacząć rozwalać? Musiałabyś zrobić, moja droga, test akrobatyki, żeby się udało.
bo to wcale nie jest najprostsze. Może ręce związane jakoś dziwnie tak przy ciele po prostu. Czujesz, że one są jakoś tak przyłożone jedno w drugie, no. W dół, drugie w górę. A więc musiałabyś, wiesz, zacząć się tutaj odbijać. Okej, czyli ja, dobra, bo ja myślałam, że ja mam te ręce bardziej wokół ciała. To czy jak ja na przykład mam jedną rękę tak, to czy jestem na przykład w stanie jakoś tak nią ruszyć, żeby wyciągnąć ją i zacząć to rwać od góry? To dalej będzie to z akrobatyki. No, jest bardzo ciasno zawiązana jesteś. No, ale to wystarczy. Okay. To wystarczy, więc zaczynasz... Czy jedną ręką sięgasz po sierp, drugą ręką zaczynasz tutaj się rozdzierać, zaczynasz tył się rozcinać. Moje drugie pytanie, czy robisz to... Czy robisz się strasznie być cicho, czy walisz? Jakby nie widzisz dookoła siebie nic, żeby jakby cię obserwowało, nie słyszysz żadnego ruchu. Pytanie, czy wolisz to robić powoli? Ale cicho? Tak, wolę to zrobić raczej powoli i cicho, bo jednak no nie jestem w... To nie jest łóżeczko ciepłe, w które mnie ktoś położył i przyłożył kołderką, żeby mi było miło. Nie. Więc raczej domyślam się, że właśnie jestem czyimś podwieczorkiem, który ma zamiar spierdolić. Mhm. Tym bardziej, że teraz jak dostrzegasz, jak zaczynasz się tam termoszyć, to krew zaczęła ci szybciej krążyć. No. I wzrok zaczął się przyzwyczajać do tego, co się dzieje dookoła, do ciemności, do tego rozstrojenia. Zaczęła się zacząć koncentrować się już spojrzenie w jednym miejscu. Dostrzegasz, że śnieg, który, znaczy to, co brałaś za śnieg, jest tak naprawdę pajęczyną rozwleczoną po wszystkim dookoła. A obok ciebie leży jeszcze jedna postać, tylko że ta już ma wygryzioną twarz, że tak nazwę. Wygryzioną. Tak, w sensie ma ćwierć twarzy i to jedna, trzy czwarte jest nadgnita, jedna czwarta jest dziurą po prostu i wygląda jakby była wygryziona. Fujki. To co jest w środku jest ewidentnie jakąś nadgniłą cieczą. Okej. Dobra, no to tak, staram się to zrobić w miarę powoli i tak... żeby raczej nie narobić hałasu wokół. Dobra. To się raczej dobrze nie skończy. Okej. Rozcinasz się zatem powoli. Bardzo powoli, żeby zrobić to po cichu. Starasz się nie wierzgać, obok ciebie jest oparte prawdopodobnie jeszcze jedno ciało, które jak zaczęło się ruszać, to poczułaś, że delikatnie się zakolebało. Ale starasz się tak się ruszać, żeby nie dotknąć tego ciała ponownie, żeby nie stworzyć efektu domina żadnego. I robiąc to bardzo powoli, jesteś w stanie rzeczywiście bez naruszania struktur dookoła ciebie wydostać się powoli. I w tym wszystkim, w tym jakby wyciągając się z tego kokonu, widzisz przechodzące się przez to pole pajęczyn, widzisz istotę idącą na dwóch nogach z bardzo długimi przednimi łapami. Bardzo taką bulwowatą sylwetką. Ma duży brzuch, klatkę piersiową też taką nabrzmiałą. Głowa nisko, jakby taka zgarbiona sylwetka bardzo mocno. Widzisz tylko jakby przez mgłę tą ciemną, ciemnofioletową kreaturę, która bardzo powoli, bezgłośnie przemierza tą przestrzeń. Gdzieś widzisz pojedynczego pająka, który przechodzi, ale tak wchodzi, wychodzi jakby za narożnika, zza punktu widzenia, wchodzi na jakąś tam obręcz i znika gdzieś tam po gałęzi przechodząc. I udaje ci się nie sprowokować żadnego zaciekawionego spojrzenia, żadnego ruchu. Po dłuższej chwili, kiedy ta istota znika z pola widzenia, niezaalarmowana, jesteś wolna i masz przed sobą, myślę, tą kobietę, jedno ciało i coś obok ciebie siedzącego może też jeszcze żyje. No, tak zerkam na tą istotę, która jest obok mnie. Czy w kolak byś żyła? Nie. No to olewam totalnie i znaczy, idę do tej kobiety. Nie, bo ona wygląda, ona chyba wygląda na żywo, nie? No to tak, to ewidentnie i wiesz, po prostu... To już nie sierpem, bo sierpem nie będzie wygodnie, sztylet i tak wiesz, powolutku, delikatnie. Dobra. Pierwszą warstwę, drugą powoli rękami, żeby jej nie zrobić krzywdy. Wulkaria, słuchaj, czujesz jak, słuchaj, jest ci dobrze, jest ci przyjemnie, śpisz. I czujesz jak nagle coś szarpie cię, bardzo tak mocno, jakbyś była, bo powiedzmy, że jesteś na kacu i ktoś cię szarpiąc za ciuchy próbuje obudzić. To jest bardzo nieprzyjemne wrażenie. Czujesz, że masz zdrętwiałe nogi, masz zdrętwiałe ręce, otwierasz oczy i pierwsze co widzisz to właśnie taką bladą twarz z łuskami mieniącymi się. Masz obraz rozjechany totalnie. Jedyne co widzisz to tylko nóż w ręce, jak próbuje ci gdzieś tam chyba za ciuchy wjechać i rozcinać ciuchy czy coś. Co robisz? Widzę bladą twarz, widzę nóż, więc tak dodatkowo jestem ospała. Babciu, jeszcze 5 minut, no. Emil, też możesz zrobić krowaczkę tym takim serkiem, co zawsze robisz.
Jeszcze 5 minut, proszę. Jak ona zaczyna mówić, to ja tylko w ręku momentalnie jej przyciskam usta. Cicho bądź, bo zabijesz nas obie. Cicho. Czekam aż zamilknie. Dobrze. Reaguję na to słowo zabijesz. Oczy mi się automatycznie otwierają tak bardzo szeroko. Rozumiem, że ty wcale nie chcesz tego noża użyć do zrobienia mi kromki, więc jestem trochę bardzo niezadowolona. No ale no, co zrobić? Tak. Ostatnie, co pamiętasz, to to, że zgubiłaś się gdzieś we mgle. Byłaś sobie na patrolu. Po prostu. Wypadasz od czasu do czasu właśnie na kontynent, żeby robić patrol. Poszliście w obozie z chłopakami, z dziewczynami spać i nagle jakby obudziłaś się, była mgła, starałaś się znaleźć drogę i nie mogłaś jej znaleźć, nie? Następnie, co pamiętasz, to właśnie teraz, że nóż rzeczy. Ty, Halse, znasz, bo jesteście z tego samego świata, jakby kojarzycie się. Czy przyjaciółmi jesteście, tego nie wiem, ale znacie się na tyle, żeby się kojarzyć. Może jakieś pojedyncze wypady razem, może coś innego. Zresztą ta ekipa jest dość popularna w mieście, więc podejrzewam, że może do słyszenia. To nie są normalni ludzie, nie? To nie są normalne istoty. No i widzisz ją przed sobą. Kruki nad głową. No, pani chce się rozglądać po tym, gdzie jestem. Dobra, kiedy się tak rozglądasz, podejrzewam, że Halsa też już miała chwilę czasu. Znajdujecie się w wnętrzu gigantycznego pniaka. Jakby wyobraźcie sobie drzewo, taki wiecie, taki stuletni dąb, ścięty gdzieś na wysokości metra i wydrążony w środku, nie? Także jest ten pniak i tylko takie jeszcze ściany kory, grube ściany kory, kilka metrów nad ziemią i wszystko jest obsnute pajęczyną, bardziej lub mniej. Oprócz was jeszcze dwa, może trzy inne rozciągnięte lub ściągnięte tutaj ciała, totalnie zawinięte siecią, leżą w takim lub innym stanie rozkładu. Po pojedynczych prześwitach widzicie wiszące też może nie wiszące, nie no, gdzieś tam przypięte do jakichś pojedynczych korzeni, czy do jakichś gałęzi pobliskich drzew kokony. W jakichś pojedynczym, w tych kokonach może jelenie, jakiś sowo-niedźwiedź, jakieś króliki, jacyś ludzie, no generalnie różnego rodzaju istoty. Wszystko bardzo sztywne, że tak nazwę. Gdzieś tam w oddali słyszycie wycie wilków i co jakiś czas gdzieś tam widzicie, słyszycie może jakieś klikanie, może jakieś przechodzenie, widzicie jakiś niewielki kształt przechodzący w zasięgu wzroku. Okej. I Vulkaria, myślę, że... Tak, myślę, że w tym momencie bardzo szybko dochodzisz do siebie, pomimo tego, że jest jeszcze ci ciężko skoncentrować wzrok, to już jakby w miarę kontaktujesz, co się dzieje. I powiedzmy, że na umyśle jesteś w pełni... Świadoma. Tak. Okej. To jeszcze co robię? A jestem w zbroi, więc nie zrobię tego bezszelestnie, ale próbuję jak najciszej mogę. Dobyć moich obu mieczy i się przygotować na ewentualne komplikacje, tak. Dobra. Słuchajcie, tak sobie, no, słuchaj, miecze masz pod ręką, Halsa ma, widzisz, sierp w ręce, czy tam nóż w ręce. Po chwili jesteście obie wolne, macie tylko jakieś strzępki, lepki, nici, sieci na sobie rozwieszone. Stoicie w tym pniaku. Widzicie, że znaczy w tym pniaku, o ile te ściany gdzieś tam znajdują się jakieś pojedyncze nitki, czy pojedyncze jakby takie wiszące, powiewające kawałki sieci, to podłoga jest jakby tylko drewnem, jakby jest czyściutka, nie? Tak samo te ściany są raczej czystym drewnem. Na dobrą sprawę sieć, taka gęsta sieć, zaczyna się dosłownie poza tym korzeniem. Widzicie kształty, jak ten pniak posiadał, tak? Widzicie te wijące się gdzieś tam korzenie, ale to wszystko jest praktycznie bielutkie i zasnute gęstą, białą siecią. Moje pytanie do was, co z tym fantem robicie? Ja się rozglądam za wyjściem. Przestrzeń dookoła to jest może 50 metrów, może 60 metrów. 50 metrów? Kurwa, olbrzymi pniak. Nie, pniak jest. Pniak ma kilka. Pniak ma powiedzmy 2 metry średnicy, tak? Za pniakiem jest 50 metrów, może za dużo. 40-50 metrów, powiedzmy. Przestrzeni
płaskiej przestrzeni, jakby taka polanka, wyobraź sobie, na której w środku stało drzewo, jest zasnute po prostu pajęczyną i dopiero potem zaczyna się drzewa, na których też widzisz mnóstwo pajęczyn. Tak? Sam pniak ma około 2 metrów średnicy. My widzimy tę polankę. Jeśli chodzi o wyjścia, to jakby wyobraź sobie, że ta ściana tego pniaka nie jest jednolita, tylko to są jakby takie zęby, nie? I pomiędzy nimi masz po prostu jakieś tam prześwity. A, okej, dobra, bo ja to sobie wyobrażałam, że on jest ścięty, wiesz, równo, jest wydrążony w środku i my siedzimy w takim kielichu trochę. Nie, wyobraź sobie, że jakby ono było wewnątrz albo puste, albo spróchniało wewnątrz, została sama kora. Nie? I ta kora z grubości powiedzmy 3-4-5 centymetrów, mniej więcej taka, z grubości. I to są takie płaty kory stojące, nie? Niczym takie zęby, flanki, jasne, jakkolwiek, nie? Blanki, nie flanki, blanki, takie zamku. I między tymi są prześwity powiedzmy od 5 do 20 centymetrów, 30, 50 może, nie? Zależy od jak wysoko i... Lepiej, z jednej strony nawet, jedna z tych planek może być ścięta bardzo nisko przy tej jakby waszej podłodze. No, równiutką linią, nie? Jakby nie złamana, tylko ścięta. To chyba jest wyjście. To chodźmy. Można by było to podpalić. Nie widzimy tutaj nikogo więcej żywego, tak? Te wszystkie kokony, co są, to są już z kośćmi albo z kimś, kto jest na pewno martwy. Właśnie nie wiem, myślę, skoro milczy. Tak. No. Czyli tak, tam, poza nami tam są trupy. Tak. Okay. Tak, musiałem chwilę pomyśleć, ale tak. No tak, jak chcesz, możemy to spalić, ale najpierw musimy wyjść. To iść przodem? W razie czego biorę wszystko na siebie. No dobrze, no to idę. Przed siebie powoli, w przykucu, znaczy nie w przykucu, słuchaj, tak wiesz, skulona, dochodzisz sztylety najpierw, w łapkach. Tak, dochodzisz najpierw do granicy tego drzewa. Masz przed sobą to ścięcie i zanim, jak powiedziałem, dywan pajęczyn, nie? Widzisz, ona jest, słuchaj, jest gruba, ale jest niziutko przy ziemi praktycznie, jakbyś miała rozścielany biały dywan. Jakby ktoś cię witał tutaj, że tak nazwę, białym dywanem, prześciutko jest biało. I rozumiem, że wychodzisz bardzo nisko po tej pajęczynie, tak. Widzisz, tak? Okej. Okay. Zauważasz, że nie masz na szyi swojego symbolu, też przy okazji? Jestem bardzo niezadowolona z tego powodu. A tak w zasadzie marudzenia o tej being a bitch. I rozumiem, że skradacie się, więc poproszę test na stealtha. Czemu nie? Boże, gdybym tylko grała prążek teraz. Przepraszam. Wyjebałam się. No masz, nie wyciszyło, nie odciszyłeś. Musisz sobie ustawić pusztutok. Dobrze. Chyba tak. Więc... Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja i tak dzwonię, jestem w zbroi. Okej, disadvantage jak najbardziej. Tak jak wchodzicie na tą pajęczą sieć, czujecie, że znaczy, ona jest bardzo lepka, więc czujecie, że wasze ruchy są też ograniczone. Jakby to jest cały czas trudny teren, dopóki wam nie powiem, że jest inaczej. Więc przy samym drzewie naprawdę bardzo ciężko jest się poruszać. Natomiast widzicie, że kawałek dalej już się ta sieć przerzedza, więc jest szansa na to, że tam już będziecie w stanie, że tak nazwę, iść, biec jakkolwiek bez ograniczenia. Natomiast w momencie, kiedy druga para nóg wychodzi, w sensie Vulgaria, na nić, na sieć i widzicie, jak ona cała napięta, delikatnie zaczyna falować, jak taka napięte prześcieradło, czy napięta trampolina, to widzicie setki par oczu dookoła was. Większe, mniejsze, jak zaczynają błyszczeć w tym księżycowym świetle i kilka takich potężnych par odnóży. I widzicie wyłaniające się z pomiędzy pajęczyn, z pomiędzy takich jam, gdzieś tam w korzeniach, kilka gigantycznych pająków, które idą w waszą stronę. Co robicie? Ja łapię Vulkari za przedramię i zaczynam spierdalać. Okej. Dobrze. Krzyczysz coś, mówisz coś, czy po prostu łapiesz ją? Nie, milczę i uciekam. Dobrze. Modlę się w myślach do mojego bóstwa, żeby... Jestem warta ocalenia i on dobrze o tym wie. Jasne.
Okej. Okay. W tym momencie, no, Wulkaria? Ja bym to zrobiła na popioła, jeśli można. Dobra, no. To będzie świetne. Więc... Jak to jest na popioła? Zaraz się dowiemy. Co zostaje w obozie, ma zostać w obozie. Nie ma brudów poza. Więc kiedy Halsa mnie łapie za ramię, czuję nagle, jak ono się robi większe i większe i większe, i to nagle nie ona łapie mnie za ramię, tylko ja łapię ją za ramię, a to mnie w ręce i zaczynam stamtąd spierdalać. Dobrze, okej. Okay. Rozumiem, zwiększasz swoją objętość, tak, i jako gigant zaczynasz biec. Zgadza się. Z Halsą pod pachą. Dobrze, jak długo to trwa? Chyba minutę. Myślę, tak, minuta. Dobra, okej. Okay. Puszczasz się pędem w stronę granicy lasu. Podejrzewasz, że ta wielka, gigantyczna forma na spokojnie wystarczy ci, żeby dobiec do granicy i jeszcze kawałek w głąb lasu. Dzięki temu, że jesteś gigantyczna, to ta sieć rwie ci się pod nogami. Rwiecie się bez większych przeszkód pod nogami i jakby nie czujesz, żeby ograniczała w jakikolwiek sposób twoje ruchy. Co jakiś czas jakaś gałąź smagniecie w twarz, jakiś krzak może zahaczyć się gdzieś tam o nogę, czy jakieś pająki próbują się na ciebie rzucić. Że mnóstwo tych pająków wylazło, większych i mniejszych, ze swoich jam i zaczynają dreptać po tych pajęczynach bez większych problemów w waszą stronę. A ja mogę coś jeszcze zrobić, uciekając? Tak, możesz coś jeszcze zrobić. No to robię to, co... Jako Fire Genasi umiem najlepiej, czyli podpalam wszystko, tylko że zaczynam od tego, co jest najdalej ode mnie. Aha. Bo ja jeszcze muszę stąd uciec, tylko ja mam jakąś tam odporność na ogień. Słuchaj, największym punktem zaczepienia jest na dobrą sprawę ten pniak, który tam stoi, bo to jest wyschnięte drzewo otoczone łatwopalną pajęczyną i z tego, co widziałaś, najwięcej jam było właśnie w tamtym rejonie. Więc jakby na spokojnie możesz tam to rzucić i podpalić. Mam coś rzucać? Nie, po prostu, wiesz, rzucasz i podpalasz, nie? W tamtą stronę, jeżeli chcesz oczywiście. To jasne, dobrze. Bardzo chętnie. W takim razie wyciągasz rękę, nie wiem jak to wygląda u ciebie. Tak, dosłownie, wyciągam rękę, w ręce mi się robi... Ty! Płomień! Dobra, co i wszyscy widzicie właściwie, bez większych problemów, cała czwórka, jak ten pniak gdzieś tam staje w... potężnych płomieniach. Widzicie, gigantyczne ognisko się robi. Cały środek tej polany zajął się ogniem. Pajęczyny zaczynają się wypalać. Ten pniak stoi teraz i goreje na samym środku polany. Panowie, idąc przez tą mgłę, przez ten las, już wam się wydawało, że jesteście zgubieni, że już nie macie dokąd iść, nie wiecie, co tak naprawdę ze sobą dalej zrobić. Już wam się wydawało, że naprawdę coś za wami idzie i zaraz będziecie mieli potężny problem. Już spanikowani, z bronią prawdopodobnie w ręce, chyba że macie czary, to z czarem w ręce przygotowanym powiedzmy, chcecie patrzeć się dookoła panicznie, próbując znaleźć cokolwiek tam za wami chodzi i nagle widzicie przed sobą ten gigantyczny płomień, który przebija się po prostu taką czerwienią przez tą gęstą mgłę. Widzicie, że drzewa kończą się dosłownie kilka metrów przed wami i za tymi drzewami chyba widzicie niebo, tak wam się wydaje, i gigantyczny płomień w tym momencie po prostu rozbłysł na horyzoncie. I słyszycie, prawdopodobnie możecie słyszeć, jak jakaś gigantyczna istota biegnie w waszą stronę. Łapię go za ramię i ściągam za drzewo. Nie, tak tutaj jest dosłownie drzewo. Dobra. Słuchajcie, wpadacie za to drzewo. Salary, ty tak bardzo powoli wyglądasz. I widzisz biegnącą Wulkarię prawdopodobnie. Możecie ją spokojnie kojarzyć. Wszyscy się możecie kojarzyć, czemu nie? Będzie łatwiej. Biegnącą gigantyczną Wulkarię z Halsą pod pachą, jak biegnie w waszą stronę, za nią goreje ziemia, płonie tam tym cokolwiek tam było, płonie po prostu. Widzisz pojedyncze pary odnóży gdzieś pomiędzy tą siecią a mgłą, jak biegną te pająki. Dobra, na szybko, sorry, zapomniałem, że bez opisów zbytnich. Widzisz te pająki, jak popieprzają gdzieś tam. I w tym momencie, kiedy chcesz obrócić się i powiedzieć Heimierowi, co tak naprawdę tam się dzieje, widzisz, że... Ja się nie obracam, tylko po prostu, Heimier, znalazłem Halsę. I tak wyglądam cały czas, patrzę, gdzie one biegną. O nie, padam na kolana. Czy naprawdę musiała zginąć w płomieniach?
Lubiła ciepło, ale... W tym momencie Salary przeżyła wewnętrzny dylemat. Czy się chwilę pośmiać? Czy nie wprowadzać go w traumę? Ale że jest dobrym Asimarem, więc tak... Nie, nie, ona żyje, biegnie. Salary, kiedy się obracasz i mówisz biegnie, żyje. I wiesz, patrzysz się na niego, na nią, patrzysz na niego, na nią. I zdajesz sobie sprawę, że on tak klęcząc, patrząc się we własne dłonie z takim o nie, takim patosem. Wydaje ci się, że zaraz za nim widzisz potężną sylwetkę, jakby gigantyczna noga. Po prostu sam mięsień wielkości całego takiego Heimiara wyłania się gdzieś tam zza drzewa, góruje nad wami tak jeszcze z dobrą głowę. Widzisz takie pojedyncze, jakby dziwne usta zwieńczone takimi szczółkami, czy jakimiś szczękami dziwnymi i czarne oczy, które patrzą się na ciebie. No i moi drodzy, rzucimy sobie na inicjatywkę. Bo czemu nie? Czy my walczymy z wielką mrówką? Może. Może. Ale wiecie co? Nie. Z ciekawości wam powiem, użyjemy sobie tej samej mapy, którą mamy tutaj, jakby tej starej mapy, na której jesteście. Przepraszam. Bo ja pokażę wam, nie? Pokażę wam, bo miałem taką fajną mapę, ale w sumie wymyśliłem, wyszło jak wyszło, wyszło trochę lepiej, więc cofniemy się do takiej mapy, którą już macie, żeby nie walczyć w tym płonącym pniu. Czemu rzucił inicjatywę? Bo jeszcze jest stary turn order. Tak, daj mi sekundę. Usunąłeś... Tak, przepraszam, dostaniesz lepszą. Nie szkodzi. No, jest szansa taka. A ja sobie tutaj poczyszczę, że tak nazwę. Noise, 15. I ustawię was... Czemu nie mogę tak zrobić? I ustawię was mniej więcej tak, jak to wygląda. Przyjmiemy, że... Wy panowie jesteście sobie gdzieś tutaj. Wy drugie panie jesteście gdzieś tutaj. Przyjmiemy sobie, że za wami jest ogień. Rysuj ten ogień. Już rysuję ogień, czekaj, jaki piękny będzie. Za wami jest strefa ognia. Gdzieś tam w środku jest też helikopter. Cool girls don't look at explosion. Tak, po prostu biegnę stamtąd. Strefa ognia. Dziwnie jest Niemiec plus 7 do inicjatywy i wyrzucić jeden na inicjatywę. No ogólnie strasznie dziwnie się gra tymi postaciami. No, są inne, nie? Baklapy. I moi drodzy. Czy to będzie Monstrosity? Oczywiście, że tak. Panowie, obok was, tuż przy drzewie, stoi sobie jakieś dziwne coś. Zaraz za tym widzicie dwa gigantyczne po prostu pająki. Nice. Ja wiem, że to są pająki, to muszą być pająki, ale czy możemy zmienić grafikę? Cokolwiek innego? Dobra, znaczy było okej, nie ma sprawy. W sensie rozmiarowo niech to będzie tak jak jest, tylko po prostu... Wiesz co, tylko ja mam... Zmień na misie. Tak. Nie, po prostu ja mam żetony z statblokami całymi, ale spoko, mogę używać Beyonda do tego. Nie je problem. Opisy jeszcze przeżyję, ale jak zobaczyłem tę obrazkę, to... Ups, nie. Nie do końca. Czaję, no stres. Obiecuję, że to ostatni raz, jak używam tego. Nie, to... Czasami, no, nie wyobrażam sobie innego stworzenia, które zawija kogoś w kokon, więc to... Sekunda, jeszcze muszę zwrócić okiem tylko ile tutaj, dobra, okej. Dobra, uwaga, może walnąć po słuchawkach. Najlepiej. Dobra, słuchajcie, w takim razie jesteśmy w wirze walki. Przeniesiemy się, moi drodzy, na odpowiednią planszę. Mam nadzieję, że jest dobrze rozrysowane wszystko i wszystko widać. Heimiar, sesja stop, teraz zauważyłem. Co chcesz? Co potrzebujesz? Napisałem, że pająki nie. Okej.
A ja proponuję pokolorować, jak zwykle pająki będą łatwiejsze do rozróżnienia. Tak. Będę kolorował, nie ma problemu. Tylko teraz tak, wyrzuciliście inicjatywki, rzuciliście inicjatywki, tak. Super. Czerwony w takim razie pająk rzuca na inicjatywę. Rzucił? Rzucił. Dobra, teraz kolejny pająk rzuci na inicjatywę, będzie niebieski. Rzuca. Kolejny pająk będzie zielony. Kolejny będzie... Jaki będzie? Będzie różowy, bo różowy to ładny kolor, czy fioletowy, czy jakkolwiek. I kolejny zostanie pomarańczowym, bo jeszcze nie ma. Cyk. I ta dziwna istota, która tam sobie stoi z wami, i pewnie na pewno jest bardzo przyjaźnie nastawiona na bank. Chcę wam pomóc w tym całym zamieszaniu. Też rzucę sobie na inicjatywkę. Zaraz się spytam, o co tu chodzi. Okej.